Jest wtorek, 12 września, a to jest główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Rząd nie miał planu na pandemię i wyrzucał publiczne pieniądze w błoto. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła dzisiaj wyniki trzech kontroli dotyczących przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce. Wykryła wiele nieprawidłowości i skierowała już pierwsze zawiadomienia do prokuratury. Łukasz Kądziołka. Post-covidowe rozliczenia władzy. Najwyższa Izba Kontroli uderza w rząd i pokazuje wyniki trzech kontroli dotyczących działań najważniejszych osób w państwie w trakcie pandemii. W przypadku prezentowanych dziś kontroli NIK oceniła, że część przepisów wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię COVID-19 może być niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Takie wątpliwości powstały na tle sposobu uchwalania tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 roku. Prezes NIK zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie, czy przepisy dotyczące m.in. obostrzeń i ograniczeń w trakcie pandemii były wprowadzane zgodnie z Konstytucją. Jednak to tylko jeden z wątków w obszernym raporcie z kontroli. Są też zawiadomienia do prokuratury. Trzy wnioski dotyczące zakupu respiratorów. Jeden wniosek dotyczący zamknięcia lasów państwowych, które miało miejsce w 2020 roku w kwietniu. Ten wniosek został prawomocnie umorzony. Zawiadomienia dotyczą też szpitali tymczasowych. NIK zarzuca rządowi nieprzemyślane wydawanie milionów złotych na ich uruchomienie i działanie. Pomiędzy kwietniem a październikiem 2020 roku nie uczyniono nic, by przygotować się na epidemię o naprawdę masowej skali. Brak powiązania działań podejmowanych potem z potrzebami wynikającymi z sytuacji covidowej skutkował niegospodarnymi lub niecelowymi wydatkami w łącznej kwocie ponad 31,5 miliona złotych. W pokontrolnym raporcie NIK pojawiają się zarzuty dotyczące szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i działań dyrektora szpitala MSWiA, który miał koordynować ruch pacjentów zakażonych koronawirusem, a zdaniem NIK tak się nie działo. Choć wciąż jest bardzo ciepło, to już wkrótce przyjdzie jesień, a wraz z nią wysyp infekcji, w tym także zachorowań na grypę. W miastach ruszają bezpłatne szczepienia na tę chorobę skierowane do określonych grup wiekowych. Szczególnie narażeni na grypę są przede wszystkim seniorzy. Za darmo mogą się już zaszczepić m.in. w Częstochowie i Piekarach Śląskich. Paweł Jędrusik. Z grypą żyjemy od lat i do tej choroby zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Nie można jednak jej bagatelizować, bo bywa śmiertelna. Przede wszystkim dla osób starszych i tych, które mają problemy zdrowotne. W Częstochowie mieszkańcy mogą szczepić się w 9 przychodniach. Z darmowego szczepienia mogą skorzystać seniorzy powyżej 65 roku życia, dzieci przedszkolne, a także dzieci i młodzież do lat 18, które są chore na schorzenia przewlekłe i nowotwory. Jeśli chodzi o grypę, to jest duże zainteresowanie. Być może to dlatego, że my już od 17 lat szczepimy naszych mieszkańców. To jakby się taką swoistą tradycją stało, że mieszkańcy co roku wiedzą, że jeśli już jest miesiąc wrzesień, to wtedy no, pytają się o te szczepienia i jest duże zainteresowanie. I zwykle no, te szczepienia, które tam oferujemy dla naszych mieszkańców, bardzo szybko no, są zrealizowane. Szczepienia ruszyły też w Piekarach Śląskich. Tu za darmo przeciwko grypie zaszczepić mogą się osoby w wieku 65+, dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży. Żeby się zaszczepić, wystarczy się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu wystawia receptę i można uzyskać szczepienia bezpłatne dla określonych grup lub refundację 50%. Wtedy szczepionka kosztuje mniej więcej około 26 zł, także nie jest to wygórowany koszt. Eksperci przypominają, że nawet jeśli ktoś szczepił się w ubiegłym roku, to powinien zrobić to ponownie. Wszystko dlatego, że szczepionki na grypę mają charakter jednosezonowy, bo wirus pojawia się w nowych wariantach i jest groźny, szczególnie dla osób z osłabioną odpornością. Grypa, szczególnie dla niektórych grup osób z osłabioną odpornością, my to określamy jako osób z immunosupresją, dla osób starszych przede wszystkim, dla osób z chorobami współistniejącymi, to zarówno o profilu kardiologicznym, o profilu pulmonologicznym, czyli choroby dróg oddechowych, choroby nerek, choroby wątroby, schorzenia onkologiczne, dla tych grup grypa jest szczególnie niebezpieczna.
pewnym przedziale wiekowym powyżej 60 roku życia, a już szczególnie powyżej 80, śmiertelność z powodu grypy gwałtownie rośnie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku na całym świecie na grypę i zakażenia wirusami grypopodobnymi choruje od 330 milionów do 1,5 miliarda ludzi. Umiera od 0,5 miliona do nawet miliona osób. Kierowcy, którzy łamią przepisy i dostają punkty karne, będą mogli za pieniądze zmniejszyć ich liczbę. Wracają kursy redukujące. Raz na 6 miesięcy odpłatnie będzie można skasować ze swojego konta 6 punktów. Są jednak pewne ograniczenia, a i termin rozpoczęcia kursów pozostaje nieznany. Fatima Orlińska. 6 punktów raz na 6 miesięcy pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnej sumy punktów karnych będą mogli od września zredukować kierowcy. Przynajmniej takie są założenia i zapowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego każdego dnia odbierają setki telefonów z pytaniem o to, kiedy ruszą zapisy na kursy. My jako Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego jesteśmy przygotowani do tego, żeby te szkolenia prowadzić i jeśli chodzi o zaplecze, infrastrukturę, jak również wykładowców, mamy to zapewnione. Czekamy tylko na opublikowanie programu i wprowadzimy te szkolenia w pierwszym możliwym terminie. MSWiA jeszcze w sierpniu opublikowało projekt rozporządzenia, na ogłoszenie którego czekają ośrodki szkolące kierowców. Dokument nie został jeszcze przyjęty. Jak tłumaczą w ośrodkach szkolących kierowców, kursy mają mieć wymiar edukacyjny zmierzający do poprawy bezpieczeństwa na drogach, a nie stanowić metody odkupienia dosłownie przewinień. 8-godzinny kurs zakłada m.in. spotkania z psychologiem transportu. To jest w ogóle nieetyczne działanie, dlatego że faworyzuje osoby, które są bardziej zamożne, które stać na przykład na to. Nie są osoby, które nie mają możliwości finansowych, żeby uczestniczyć w tego typu zdarzeniach, a tym samym nie stać ich na odkupienie swoich win za pieniądze. I to jest troszeczkę nieetyczne. Myślę, że tu warto by było się też nad tym aspektem pochylić. A druga kwestia, myślę, że lepszym rozwiązaniem jest wygospodarowanie jakiejś kwoty dla szkół nauki jazdy po to, żeby wprowadziła zajęcia cykliczne związane z zachowaniem na drogach, z bezpieczeństwem na drogach. Reedukacyjne kursy dla kierowców wracają po roku przerwy, kiedy takiej możliwości anulowania punktów nie było. Dziś jeszcze nie wiadomo, ile kierowcy zapłacą za kurs, który ma objąć 8 godzin wykładów i praktyczne zadania na placu manewrowym. Powrócić ma również system kasowania punktów karnych po upływie roku, a nie jak obecnie po 2 latach od opłacenia mandatu. Jeśli mówimy o najczęstszych wykroczeniach, które miały miejsce w ciągu tego roku, to mówimy o przekroczeniu prędkości. Warto tu wspomnieć, że jeżeli ktoś przekroczy powyżej 71 km na godzinę, może otrzymać mandat w kwocie aż 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów. Jeśli w ciągu 2 lat popełni drugi raz takie samo wykroczenie, to jest to już kwalifikowane jako recydywa. Punkty nadal 15, ale kwota już aż 5 tysięcy. I choć wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mają wątpliwości, czy kursy reedukacyjne będą mogły ruszyć 17 września, MSWiA na zadane mailowo przez nas pytanie odpowiada jednoznacznie. Proces uzgodnień projektu rozporządzenia zakończono i będzie ono obowiązywać od 17 września. W związku z tym ośrodki będą mogły doszkalać kierowców, choć sama forma kursów wciąż jest przedmiotem dyskusji. Nowy piętrowy parking w Katowicach to prototypowa konstrukcja, dlatego nie tylko kierowcy muszą nauczyć się z niej korzystać. Strażacy również, ponieważ będą reagować w przypadku zagrożenia. Nie wszyscy uważają, że taka inwestycja w tym miejscu to dobry pomysł. Łukasz Kądziołka. Katowice chwalą się, że to pierwszy taki publiczny parking w Polsce. Kosztowna inwestycja na razie tylko wzbudza ciekawość, ponieważ nadal nie można z niej korzystać. Trwają przygotowania do uruchomienia wind dla samochodów. Dzisiaj z maszynami parkingowymi zapoznawali się strażacy. Będziemy mieli tutaj pewne udogodnienia jako służby ratownicze. No i dzisiaj jakby było zaznajomienie się z tym całym obiektem, z urządzeniami, jakie tutaj mamy możliwości te serwisowe, czyli wejście w tryb strażaka, żeby po prostu pomóc nam tutaj w efektywnym działaniach ratowniczo-gaśniczych. Na ulicy Tylnej Mariackiej budowa 20 maszyn parkingowych, które pomieszczą 240 samochodów, zakończyła się już kilka miesięcy temu, ale nie wiadomo, kiedy będzie można z nich korzystać. Korzystali na razie nieliczni, którzy przeprowadzili testy.
Na grupie ochotników, między innymi właścicieli lokali znajdujących się przy ulicy Tyni Mariackiej, ta grupa dostała dostępy do korzystania z tego parkingu. Każdego dnia z niego korzystała, a także swoje uwagi, pomysły na usprawnienia przekazywała w takich ankietach. Teraz te ankiety są analizowane. Analizować nie trzeba, żeby zobaczyć, że po wybudowaniu maszyn na ulicy jest bardzo ciasno, co może sprawiać duże problemy kierowcom. Maszyny obserwuje na co dzień jeden z przedsiębiorców, który ma w tym miejscu siedzibę swojej firmy. Uważa, że prostopadłe do drogi wjazdy niekoniecznie usprawnią tu ruch. Pani z dwójką dzieci, który musi z tego samochodu gdzieś wyprowadzić, zostawić wózek. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś zapomni czegoś w samochodzie, który właśnie zaparkował na którymś tam piętrze. No, nie wiem, czy to się w kategoriach zagrożenia można oceniać. Po prostu mamy pewne obawy związane przede wszystkim z wjazdem, wyjazdem, zablokowaniem całej tej ulicy. O tym, czy kierowcy będą chcieli korzystać z tych maszyn, może zadecydować to, ile będzie trzeba za to zapłacić. Na razie nie jest to jeszcze ustalone. Miasto chce, żeby pierwsze samochody zaparkowały tu na przełomie listopada i grudnia. Małe meble czy urządzenia AGD, między innymi takie rzeczy, mogą od dzisiaj przynosić do rzeczownika mieszkańcy Chorzowa. To specjalne miejsce, które powstało po to, żeby dać niepotrzebnym już rzeczom nowe życie. Co ciekawe, odbierać zostawione w rzeczowniku rzeczy mogą też mieszkańcy innych miast. Fatima Orlińska. Rzeczownik, czyli punkt wymiany rzeczy, uruchomiono we wtorek w Chorzowie. To miejsce, w którym przedmioty codziennego użytku, które jednym są już niepotrzebne, mogą przydać się innym. Przynoszone tu rzeczy muszą być w dobrym stanie. To odpowiedź miasta na coraz większą ilość odpadów. Chodzi zarówno o kształtowanie postawy proekologicznej, jak i zmniejszanie wydatków za wywóz śmieci. To jest około 30 milionów złotych, taka jest umowa zaroczna, więc to są ogromne pieniądze. Nawet 1% to już są setki tysięcy złotych. Więc życzyłbym sobie, żeby ten 1% był przedmiotem tego punktu i także innych punktów, które tu działają, na przykład społecznie. W ten sposób oszczędzamy, w ten sposób nie płacimy za śmieci, w ten sposób nasz Chorzów jest czystszy. W chorzowskim punkcie selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Kaliny 1 rzeczy będzie można zostawiać, ale i odbierać od wtorku do soboty. Mogą to robić tylko mieszkańcy Chorzowa, ale zabrać rzeczy może już każdy. W mediach społecznościowych powstała specjalna grupa, gdzie wszystkie przedmioty będą publikowane. Są to takie artykuły gospodarstwa domowego, meble, akcesoria dziecięce, tutaj z zastrzeżeniem, że może dla takich małych dzieciaczków do 3 lat to niekoniecznie. Zastrzeżenie jest też takie, że nie przyjmujemy fotelików samochodowych, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy one są sprawne techniczne, czy nie są po jakimś wypadku, to z uwagi na bezpieczeństwo, tak, dzieci. Także katalog jest dosyć szeroki, tak, tych przedmiotów. Podobny punkt powstał kilka lat temu w Gliwicach. I choć korzystać mogą z niego wyłącznie mieszkańcy miasta, to każdego dnia jest tam spory ruch. Zainteresowanie z czasem taką formą wymiany niepotrzebnych rzeczy rośnie, bo jak mówią koordynatorzy punktu, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome konieczności dbania o środowisko. Punkt powstał w takiej odpowiedzi na zapotrzebowania mieszkańców Gliwic, którzy z jednej strony nie chcą, z drugiej strony na przykład nie mogą pozwolić sobie na zakup nowych produktów, nowych rzeczy, w związku z czym powstał taki punkt. Drugim bardzo ważnym aspektem są te aspekty właśnie środowiskowe. Jako spółka, która działa proekologicznie, zależy nam na tym, żeby również takie idee wdrażać w życie. Tylko w zeszłym roku ankiety pozostawienia i odebrania rzeczy z punktu w Gliwicach wypełniło łącznie prawie 3000 osób. Chorzów liczy, że zainteresowanie otwartym właśnie punktem w tym mieście będzie podobne. Taki był wtorek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.